Dziś przypada 39. rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża. 16 października 1978 roku był jednym z najbardziej niezwykłych dni w polskiej historii. Po raz pierwszy w dziejach papieżem został Polak, metropolita Krakowa, 58-letni wówczas kardynał Karol Wojtyła. Habemus papam! Kardynałem Wojtyła! Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, podkreśla, że przesłanie pontyfikatu Jana Pawła II jest wciąż aktualne. Sam wybór był wielkim zaskoczeniem. Papież zza żelaznej kurtyny. To było w ogóle wielkie zaskoczenie. Po 450 latach nie Włoch, 58-letni Polak zostaje następcą świętego Piotra. I pierwsze słowa, które mówi w pierwszej homilii, otwórzcie drzwi Chrystusowi. I on był temu bardzo wierny przez cały pontyfikat. Dawał też przykład. 14 encyklik, 14 adhortacji, 240 nowych kardynałów. Był praktycznie niemalże we wszystkich krajach świata. Co więcej, to właśnie Jan Paweł II, mówią Włosi czasami, że czy tam w tym miejscu jest Duch Święty, bo jeśli nie, to na pewno tam był już Jan Paweł II. Publicysta Tomasz Terlikowski przypomina, że polski papież dał nowym pokoleniom prawdziwy wzór kapłaństwa. W Stanach Zjednoczonych czy w Wielkiej Brytanii o pokoleniu Papa Boysów. My mówimy o pokoleniu Jana Pawła II, oni mówią o Papa Boysach, czyli o tych kapłanach, o tych zakonnikach. Często, no to już trzeba mówić o Papa Girlsach, ale także o siostrach zakonnych, które wstąpiły do klasztorów, czy chłopakach, którzy wstąpili do seminarium pod wpływem wzoru osobowego Jana Pawła II. I tych ludzi jest naprawdę wiele. W Polsce no to są pewnie dziesiątki tysięcy, ale i w krajach, w których generalnie nie ma tylu powołań, jest ich bardzo wielu. Tomasz Królak z Katolickiej Agencji Formacyjnej podkreśla, że wybór Jana Pawła II na głowę Kościoła katolickiego był przełomem w historii Polski, Europy i świata. Nikt nie mógł się spodziewać, co to właściwie przyniesie, ale wszyscy czuli. I dysydenci w różnych krajach, którzy o tym później opowiadali, że coś, jakaś nowa nadzieja, jakiś nowy duch w nich wstąpił. Więc od strony życia społeczno-politycznego, wiadomo, że ten pontyfikat przyniósł po prostu przemianę świata, przemianę Europy, obalenie komunizmu. W znaczącym stopniu ten pontyfikat do tego się przyczynił, ale z drugiej strony, żeby nie poprzestawać na tym wymiarze społecznym czy społecznym i politycznym, no przyniósł ogromny wzrost takiego ducha ewangelicznego. Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach, zmarł 2 kwietnia 2005 roku w Watykanie. To trwający prawie 27 lat pontyfikat należał do najdłuższych i najbardziej niezwykłych w historii papiestwa. 1 maja 2011 roku Jan Paweł II został beatyfikowany przez swojego następcę Ojca Świętego Benedykta XVI. Dokładnie 3 lata później papież Franciszek ogłosił Jana Pawła II świętym. Orzekamy i stwierdzamy, że błogosławieni Jan 23 i Jan Paweł II są świętymi. Bartosz Boruciak, Telewizja Republika.